Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony jak zwykle Pan Dolar, a to kolejny materiał z naszej serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2, odcinek 37, także już dość daleko jesteśmy w tej serii. I dzisiaj udamy się do naszego mnicha, do którego nie udało mi się udać w ostatnim odcinku, a jak się uda, to również chciałbym zobaczyć tą egzekucję, o której była mowa tutaj, te krzesło elektryczne słynne. I widzę, że tutaj coś jeszcze się pojawiło. List gończy, proszę bardzo. Także też możemy zajrzeć tutaj do Rhodes. Ewentualnie. Ale na razie skupmy się na tym zadaniu, które już sobie tutaj upodobałem. Także lecimy. I tu widzę, że przy barze jeszcze coś ciekawego się dzieje. Tylko czy ja coś tutaj zobaczę? The whole saloon's overrun with rats. I'm losing business left and right. I need to get someone to get rid of them for me. I'll pay very well. I just need it done. All right, calm down. Let me see what I can do. Oh, thank God. Just be sure not to bang around the place too much. I'll wait out here. Dobra, na pewno muszę sobie wziąć, zregenerować zabójczą precyzję. Szczur wędrowny, ale co ja mogę z niego zrobić? Mogę tego zjeść? Martwy szczur, zły stan, okej. Okay. I tu są dwa kolejne. Jeszcze jeden chodzi. Czy gdzieś tu jeszcze jakiś kolega jest, to na pewno. Tylko że może ja go do końca jeszcze nie widzę. Jeszcze gdzieś tu są? Dobra, zobaczymy, czy... What are you doing? There's still some in there. No. Ooh, thanks, mister. Take this. Ooh, you earned every cent. I killed worse. Okej, okay, $15 i dodatkowo reputacja na plus. Spoko, taka prosta, fajna aktywność. A teraz wracamy już do naszego celu głównego. Sister, my friend, Mr. Morgan. Oh, sir. Brother Dorkings told me about the wonderful thing you did. Oh, he talks a lot of nonsense. No offense. None taken. None taken at all. Hey, stop! These kids are the worst! Don't hurt him, please! We'll be at the cathedral. Oh, no, my mother gave me that when I was a girl. You watch where you're going. Excuse me. Dobra, mam znaleźć jakieś wskazówki. You bastards! Oh,
You all right? Oh, I'll live. Kid did this? You know him? He robbed me. Which way you go? That way. Fake. Thank you. Dobra, tu... Where's my watch, you little weasel? Tu nas dom zielonych podpowiedział. Last Saturday I saw you steal it with... Hey, you! Why don't you leave the boy alone? What's it to do with you? I can hit a lot harder than you. I promise you that. All right, forget it. Little shit ain't even worth my time. Thanks, mister. Podnieś krzyż. No ale gdzie tu jest jakiś krzyż? A. Już widzę. Hey. You want some company, mister? No. You sure? Hey. What? I don't know you. This is Downs? Oh, no. Not you. Get away. Ha, now. I mean, hey. Help. Help. Hold on. This man is bothering now. Me. Someone help me. Officer, help. No to pięknie, jestem poszukiwany. Jak żywy lub martwy? Halo? Co to ma być? Jakby... Czemu oni chcą mnie zabić, bo jakaś baba krzyczy, że ją zaczepiam? No what the fuck? Absolutnie nie kumam tego, jak to się stało, szczerze mówiąc. Dziwna akcja dla mnie. Ale dobra, jak dobrze pójdzie, to zaraz przestanę być poszukiwany i będę mógł kontynuować. Ale to chyba było celowe, raczej nie jest to moja wina. Coś takiego się stało, sama cutscenka mówi dla siebie. Znajdź siostrę Calderon, nie alarmując stróżów prawa. No dobra, zobaczmy. Ale chyba obejdzie się bez konia, tak mi się wydaje. Jak to nie alarmować stróżów prawa, jak dosłownie... Dosłownie tutaj się roi od stróżów prawa. I to może być delikatny problem. Challenges used to frustrate me. Hello. Hey, Barton. Mr. Morgan. Excuse me, Father. Sister, I got your cross. You didn't. Oh, I did. Oh, I hope the boy... He's fine, physically. Mentally, he's a piece of work, but who am I to say? Brother Dorkins was right about you. You are the most wonderful man. Brother Dorkins is greatly deceived, I'm afraid, but I'm happy to help a little. Thank you. You see, a ważne, się udało pomóc. My mother gave it to me when I was a novice, shortly before she passed. You are the most wonderful man. Oh, excuse me, Father.
Sister, enjoy your day. See, Father? Brother Dorkin's found you. Please, be careful. Can you get out of the way? Dobra, no i udało się misję wykonać, także spoko. Tylko teraz myślę, gdzie się dalej udać. Czy tutaj do misji głównych, czy tutaj jeszcze... Czy tutaj jeszcze do tego listu gończego? A możemy zobaczyć ten list gończy, czemu nie? Wyjedziemy za miasto. I z miasta już albo się teleportuje, albo faktycznie już tam podjedziemy ten kawałeczek. Jeszcze nie wiem tak naprawdę, co zrobię tutaj w tym temacie. Will make you who you want to be. Rich. Rich is who you are, and rich is who you shall be. To brzmi jak scam. But you have to read the book. Hello, mister. Hello, friend. Do you want to be rich? Sure, I'll take one. That'll be $50. $50 for a book? And cheap at the price. You read this, and you'll want to give me 100 more. A daj mi tą książkę, zobaczmy. Co to za badziew. To jest trochę jak ci ludzie na TikToku, którzy mówią, jak możesz pracować na etacie, nie? Jak szybko się wzbogacić? Przyjrzyj się dokumentowi, zobaczmy. Then you need to be rich. And the only way, the easiest way, the best way to get rich is to read about it in my book. Widzę. This is the veritable Bible of success, my friends. This book to jest, will widzę, make you typowo the person you have always wanted to be. Nie wiem jak długa jest, więc całą ją mam tak przewina, jak was to interesuje. Możecie sobie przeczytać. Mi się, szczerze mówiąc, nie chce takiego coachowego gówna czytać. No, jak widać, nawet w tamtych czasach już mieliśmy tego typu ludzi. Dobra, to tyle. So that you can be like me, a rich, happy, successful man who is now dedicated to helping others. Taka ciekawostka, jak się naciąć na skam chyba, bo nic mi to absolutnie nie dało. Więc dobra, no kupiliśmy ten syf. A tu znowu coś się dzieje. Ciągle coś się dzieje, patrzcie. Ciągle mnie coś od tych zadań odrywa. A, znowu feministki. Dość powszechne w tej grze. Madam. You, my friend, what do you think about women's suffrage? Women voting? Sure, why not? Oh, thank you, sir. You are a true progressive. Anyone dumb enough to want to vote, I say go for it. Oh, a cynic. How dull for you. I do hope you grow out of it, young man. It's so unappealing. Unappealing is what I do best. Yes, okej, okay, oto taka krótka gadka. Nic specjalnego, ale jednak typowe w tej grze. Mieliśmy nawet kilka zadań tutaj z feministkami. Także... A tam co? Jezu, tu się ciągle coś dzieje. Patrzcie. No po prostu goście głównym pulali. Wydra jest zabawny, przyznaję. Dobra, jedziemy sobie dalej.
Dobra, wiecie, to tu jest za dużo tych aktywności. Nie będę się do każdej pojedynczej zatrzymywał. Może robię źle, ale... Jak będę się tak zatrzymywał do każdej rzeczy, to nigdy nie dojadę na miejsce mojego zadania, które chcę wykonać, także... Także na razie sobie odpuszczę, na pewno będziemy po Saint Denis jeszcze jeździć, więc... Myślę, że nie muszę tu specjalnie kombinować i zatrzymywać się do każdej pojedynczej rzeczy. Dobra, mogę tu rozpalić ognisko i do Rhodes się przeteleportujemy w tym momencie i tam sobie weźmiemy ten plakat, nie? Zobaczymy, gdzie nas do tego przestępcy doprowadzi. Więc teraz standardowo już cutscenka. Żeby nas przeprowadziło po prostu już do miasta, żeby nie trzeba było jechać. No miasteczko nam dobrze znane, z wielkiej strzelaniny w tym mieście. W ogóle mam grzywną za siebie, $5 muszę zapłacić. Czy teoretycznie nie muszę, ale zapłacę, bo w sumie... W sumie to nie jest dużo, a będę miał spokój. Dobra, weźmy teraz tą tutaj... Ten list gończy. To niewielka nagroda, widzę, 25 dolków. Poszukiwany za napad na diligence i pociąg. Poszukiwany żywy, okej. I przy okazji możemy tutaj zagadać, bo mamy kolejny diligence, który możemy obrobić. Podejdziesz tu czy nie? Ah, good to see you. Let me write down the name of that tailor for you. So, what are we looking at? Passenger's a wealthy merchant. Always travels with a lot of cash on him. Details on the note. Okay. Good seeing you, Alden. How do you do, sir? And you, my friend. And you. No dobra, zobaczmy. Droga na południowy zachód od Bolger Glade. Szukaj powozu jadącego z południa. Pazar jest bogaty kupiec. Pewnie gdzieś ukrywa pieniądze, więc trzeba go będzie przekonać. Okej. Więc mamy teraz nagrodę i mamy teraz napad na powóz jest tu, nagroda jest tu. Okej, ale my na razie sobie to odpuścimy. I może podjedziemy sobie do Mary Beth, która chce z nami porozmawiać. I zobaczymy, czego tam od nas chce, ruszając troszkę fabuły do przodu, bo ostatnio faktycznie dużo robię zadań pobocznych, ale to też dlatego, że po prostu nie chciałbym przeskoczyć rozdziału, żeby po prostu nie stracić questów, które mogę zrobić, bo już szkoda by było czegoś nie zobaczyć przez pośpiech. Więc dobra, ruszajmy w takim razie już bez zbędnego gadania. Tam się coś dzieje w Rhodes, ale na razie olejmy temat. Bo jednak chciałbym jakiegoś tam questa sobie wykonać. A później ewentualnie dopiero bawić się dalej w te aktywności poboczne, bo dzisiaj jakoś tak się trafiają niezbyt ciekawe. No pomijając tę grupę pierwszą, gdzie było polowanie na szczury, było to coś rzeczywiście innego, czego też w tej grze nie widziałem. A tu co? Okay, fine. I know this doesn't look good, but I swear I didn't do nothing wrong.
You can't stay out of trouble, can you? Just shoot the shackles. One bullet, that's all. All right. God, second time's the charm. I can't believe it. Oh, I thought they were never coming off this time. Listen, buddy, I ain't got a red scent for you, and I feel terrible. But I did overhear something of interest. You know Ansburg? Well, some la-di-da rich folks bought up a little cabin up north of there. Very remote. You get me? What? I look the type for all that? Oh. Huh? That's up to you, friend. Ciekawe, wskazówka włamanie do domu. I czy gdzieś mi się to oznaczyło? Chyba nie. Jedynie co była to informacja, że gdzieś jest domek na zadupiu, który mógłbym splądrować, a szkoda, że się nie oznaczyło, bo mogę mieć problem z odnalezieniem go. A dodatkowy zastrzyk gotówki na pewno by się przydał ostatnio. Raczej tracę gotówkę niż ją zarabiam, przynajmniej przez ostatnie questy. Może coś się zmieni w tym temacie. Ale na razie udamy się tutaj do naszego obozu. A tu co? Coś, widziałem jakiś, z jakiegoś questa, że mi się tu wyświetlił o polowanie z personem, proszę bardzo. Ale dobra, teraz tak jak mówię, zajmujemy się misją fabularną, tak dla odmiany. You know the rules. No horse and cab. Yep. Evening, Arthur. A weźmy tej potrawki, jak już tu jesteśmy. I zobaczmy, co nam powie. Hello, Mary Beth. How are you, Arthur? Fine. How are you? Well, I'm well, I think. It's been quite a run we've had, but we're still alive. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? I heard you ran into that Mary girl. Yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. What? She's been taken by them Foreman brothers she used to run with. Come along! The Foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Oh, kurde, grubo. Where are we heading? I'll tell you on the way. Just get going. Yeah! All right. Head for Rhodes. And quick. She's in Rhodes? No. Ciekawie się nagle tutaj ta rozmowa potoczyła. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No. She spoke to me in confidence. I suppose I didn't think it would be a problem. Now it is. Oh, yes. What do they want with her anyway? I think I saw one of the foremen hassling her in Valentine. Yes, they probably followed us down here. You don't know what happened? She killed one of them, for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes. Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think.
But like I say, she was defending herself. She fled and fell in with us right after that. I just hope we can get to her in time. It's not too far. No, na pewno zdążymy, daleko już nie ma. Tylko, że niestety robi się ciemno. I to jest problem. Bo niewiele widzę, szczerze mówiąc. I think that's the place up ahead. I think there's a guard. I'll deal with him. Arthur! Whoa! What you want? Kind sir. We're lost and in need of some help. Well, get out of here! Oh, I see that kindly face of yours, and I know that for the right inducements. Now get out of here. Oh, now you keep saying that. But you don't mean nothing by it. I said. You said your last words. Well, what are you waiting for? Get in there. Ole go załatwiłam, widzicie to? Ma baba jaja, nie ma co. I'll take that. Shit! What the hell? Dobra, udało się na szczęście. Na czas. I thought there was. Yeah, it don't matter what you thought. It's okay. All right, let's go. Oh, come along, miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. There were five of them, I think. Well, we killed those fellas there. There they are. Come on. Tilly, grab that gun. Anyone approaches, shoot them. Oh, don't worry. I'll be just fine. Now catch that bastard. The one in front of the ball. Bring him. Dobra, to ruszamy w takim razie. Tylko, że ciężko będzie ich złapać w nocy. Chociaż... Jednego się udało. Złap przywódcę gangu na lasce, o proszę. I mamy go, pięknie. You bring that bastard back to Tilly so we can all have a nice little chat. I'm gonna head over there now to check she's okay. With pleasure. I'll take his horse. He won't be needing it no more. No dobra, załadujemy go tutaj w takim razie. Do you have the first idea what you're getting into? I'm Anthony Foreman. Oj stary, ty chyba jeszcze nie wiesz, co ty się wpakowałeś, tak szczerze. Thanks for the introduction, Anthony. Is that Foreman with an A? I want the Undertaker to spell it right. Funny bastard. Watch your mouth. Oh, shit. Funny bastard. Who are you running with? She didn't tell you? She didn't tell me nothing. This rope is cutting into me. Don't feel so good when you're the one tied up, does it? She killed my goddamn cousin. Oh, don't worry. You'll be seeing him soon enough. What are you gonna do with me? I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. All right. Here's your man. Bring him here. Dump him on the ground here. I wanna get a good look at this monster. So he's still alive then? Yes. You see this girl?
You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ain't yours. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur! You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone! Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Dobra, wiecie co, pozbędę się go dla bezpieczeństwa naszego gangu. I agree with you. Sorry, partner. We can't take no chances with the likes of you. Dokładnie, nie będziemy ryzykować tutaj, że doprowadzi swoich tutaj przydupasów do naszej kryjówki. No i dobra, misja wykonana. Dość sprawnie nam to poszło. Ej, ale nie chcę go podnosić, halo. Chciałem go ograbić. Proszę mi tutaj dać jego itemy. Dobra, pożyczę jeszcze tego konia, bo mój jest chyba gdzieś daleko. I myślę, że skoro mamy jeszcze trochę czasu, to podjedziemy tutaj i złapiemy tego ziomeczka. No to zapożyczyłem konia. Pomylił mi się przycisk. I zamiast spacy kliknąłem Alt, także XD trochę we mnie. Liżan znak tema, którego otrzymano informacji, już nie ma we wskazanym obszarze. O proszę. Czyli diliżansy się wykruszają po czasie. To jest ważna informacja, żeby nie brać zlecenia, jak się nie chce od razu za nie brać, to nie wiedziałem. Kurde, tu jest tak ciemno, że nic nie widzę. Jeżdżenie w tej grze w nocy to jest masakra. A tu co? Znowu Ku Klux Klan. Dobra, nie będę ich ruszał, niech się tam bawią koledzy w spokoju, bo dojdzie do kolejnej strzelaniny, a na to nie mamy ani czasu, ani chęci. Mamy inny cel do złapania tutaj przestępcy, także na nim się skupimy, a tych ziomków tam zostawimy, niech se żyją i krzyczą swoje hasła w lesie. Dobra, o ile nie będzie miał swoich współpracowników, to nie powinno pójść trudno. No na pewno będzie ukrywał się gdzieś tutaj. You get this right. I can't, Daddy, please. Let him in. He's been tried. Oh, they're here for your bounty. Come to mama, boy. Don't shoot. I'm unarmed. Don't! I'm a changed man, okay? Make it quick. I'm who you want. Lower that weapon. Boy. Boy, come here. Listen. Kurde, exactly dziwne. You hear? No, don't. I ain't gonna fight you in front of my family. Okay? It's like... Like that, is it? Get the boy out of here.
Dobra, zabieramy go. Chociaż to było dziwne. Pierwszy raz miałem taką sytuację, że gościu nie chciał walczyć, się broni, tylko chciał się pożegnać z rodziną, także ciekawie. Johnson! What? Just be real quiet back there. Most captured men, they beg or they cry or they rail against fate. Love made my peace. Okay. What? That son of a bitch. Come back! Oh no, you don't. Damn you. I don't wanna. Shit! Uwolnił mi się, skubaniec. Niezła akcja, nie powiem. A niestety zwiął mi koń i robi się problem. A do Rodes mamy kawał drogi, tak szczerze mówiąc. Because of you. Damn it. I knew you was being quiet. No właśnie, zbyt łatwo poszło. Now what was the point in all that? Could have got your neck broke prematurely. No more games, alright? No już chyba jego opcje się skończyły. Aczkolwiek wiadomo, o co chodzi. Wysłał synka, żeby przysłał wsparcie, które go odbije. Wcale nie żegnam się z rodziną, tak jak myślałem, tylko po prostu kombinował lepszy plan, jak wydostać się z tej sytuacji. No ale nie z Arturem takie numery, może na innego łowcę nagle by to przeszło, ale nie na nas. Hold on. Won't be long till we're in roads. This is Rhodes. You're almost shot of me. I'm ready. Hope they make it quick. Dear God! What the heck? Dobra, ściągamy gościa. I na posterunek do szeryfa. Found this fella on a small holding. Name's Mark Johnson. You can only run so long, son. There's your cell. You're lucky it's not a bird. I was out to buy you. Wasn't hurting no one. Maybe you weren't, but those partners of yours were a rough bunch. Go to hell. That's the price for Johnson. I didn't take it, someone else would have. You tell yourself that, bounty hunter. You ain't whiter than white. I hope your past catches up with you. Dobra, dobra, ty się tam ziomek produkuj, a... No jest kolejne, widzę, zadanie tutaj z okradaniem dyliżansów, ale ja sobie na razie odpuścimy. Tak już w tym odcinku więcej nie zrobię, także dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę, zostawcie suba na kanale i widzimy się w tych kolejnych materiałach. Hej, ludziska, piona.